Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na jesienną odsłonę 7 dni, 7 stylizacji. No to lecimy z tym poniedziałkiem i tutaj mam oczywiście beżową, jasną stylóweczkę. Ten fantastyczny płaszcz jest z Mango, z tego sezonu. Ja mam w rozmiarze S, nosi się fantastycznie, trzyma kształt, trzyma formę. Dla mnie to perełeczka tegorocznych jesiennych zakupów. Jeżeli chodzi o sweter, jest to sweter polskiej marki Circa i jest to sweter jak po prostu taka chmurka. Fantastyczny, milutki, ciepły, wełniany, jest genialny, jakość premium. Jeżeli chodzi o spodnie, one są z H&M-u z poprzedniego sezonu, ale taki sam fason, kolor i model znajdziecie w aktualnej kolekcji Zary. Dla przełamania, proszę bardzo, sportowe buty New Balance 480, sportowa czapka i nasza Vanessa jako uzupełnienie stylóweczki. Wiecie, że uwielbiam oversize'y, więc tutaj w tej stylówce wszystko jest takie dosyć duże, oversize'owe. Spodnie polskiej marki More Moi z poprzedniego sezonu, z szeroką nogawką, dosyć długie. Golf, który tutaj widzicie, mam od chyba 3 lat. To też jest polska marka Patchouli i uważam, że jest warty wydania każdej złotówki, bo jakość jest po prostu premium. Kurtka, bomberka z Zary, wełniana, bardzo ciepła, fajna taka do zarzucenia właśnie, szczególnie teraz jesienią. Buty to Adidasy Samba, wyszperane w Anglii w taniej odzieży. I do tego wszystkiego Leila, czarne okulary i stylówka na co dzień jest gotowa. Nie będę ukrywać, ale ja jestem ogromnym zmaźluchem, a jeżeli temperatura sięga 1-2 stopnie, to ja już skakuję w zimowy wełniany płaszcz. Ten, który tutaj widzicie, jest z taniej odzieży. Upolowałam go jakiś czas temu i jest to płaszcz Hugo Bossa. Przy okazji polecam Wam super restaurację na mapie Lublina, Bona. Przepyszne jedzenie, super śniadania i fantastyczna kawa. Ok, wracamy do stylówki. Czapkę, którą tutaj widzicie, kupiłam w tym roku w H&M-ie. Szalik, który tutaj widzicie, to jest ten szalik, który pokazywała Wam Justyna w przeglądzie z Kopenhaga Studio. Ja też na niego skusiłam, bo jest przepiękny, bardzo ciepły i też wybrałam kolor szary, bo ten beżowy był taki troszkę za mdły. Do tego oczywiście sportowe buty, nasza dagowa torebka i stylóweczka gotowa. Tak jak widzicie, jak tylko słońce zawita do Lublina, no to ja ponownie wskakuję w beże. I teraz tak, mam tutaj na sobie bardzo fajny płaszcz z Mango, z poprzedniego sezonu. Jeżeli chodzi o sweter, jest to sweter kaszmirowy włoskiej marki Falconeri. Przepiękna jakość, fantastycznie się nosi i pasuje do większości ubrań. Do tego wszystkiego beżowe spodnie z szeroką nogawką z H&M-u. Ten wełniany płaszcz jest polskiej marki Soumi. Do tego wszystkiego sportowe buty Adidas Dunky, nasza Vanessa i kolejny outfit gotowy. Mam też dla Was propozycję stylówki na piątkowe wyjście i ja tutaj, słuchajcie, wyszperałam w mojej szafie sukienkę z H&M-u. Ja ją pokazywałam Wam w przeglądzie szafy nowości na jesień. Do niej dobrałam oczywiście złotą biżuterię od marki Apart, naszyjnik oraz pierścionki. Jeżeli chodzi o tą sukienkę, to moim zdaniem jest przepiękna, fantastycznie wygląda na mojej sylwetce. Do tej sukienki dobrałam kozaki z Marco Shoes i LGS z poprzedniej kolekcji, a na ramiona zarzuciłam płaszcz. I jest to inny płaszcz niż ten, który Wam pokazywałam wcześniej. Ten jest czarny, więc idealnie do czarnego total looku. Ten płaszcz jest w taniej odzieży i chyba kupiłam go za 18 zł właśnie chyba latem. O ile dobrze pamiętam, wyszperałam go gdzieś, więc jestem z niego bardzo zadowolona. Oczywiście czarna torebka Daki LGS i mój piątkowy look. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Raz słońce, raz śnieg, więc czas na kolejną taką casualową stylóweczkę. Co my tu mamy? Oczywiście, słuchajcie, granatowy płaszcz ściucha, jeansy oraz marynarkę z Zary z najnowszej kolekcji. Czas już wyciągnąć z szafy szalik, rękawiczki oraz czapkę. Rękawiczki są chyba z H&M-u. Szalik jest polskiej marki More Moi, a jeżeli chodzi o komin, to ja ten komin wynalazłam na Zalando i uważam, że ten czerwony żakiet naprawdę jest fantastyczny. Botki Marco Shoes LGS, torebka oczywiście z Daga.
Nie będę ukrywać, ale ja uwielbiam dresy. Fantastycznie się w nich czuję. Ten, który tutaj widzicie, jest ze strony Carpatry. Bardzo wygodny. Ja mam w rozmiarze S. Ma przepiękny kolor. I to jest typowa moja niedzielna stylówka. Jak wiem, że na przykład będę szła na basen albo na siłownię, wystarczy, że zarzucę na głowę ciepłą czapkę. To, którą widzicie, upolowałam na Zalando. Wrzucę Wam link oczywiście w opisie pod filmem. Do tego moje New Balance, które przepięknie i kolorystycznie pasują do tego dresu. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy. Na ramiona zarzucam moją bomberkę, poprawiam kaptur i w sumie jestem gotowa na siłownię. Oczywiście nie mogę zapomnieć o torbie, więc tak prezentuje się mój przegląd 7 stylóweczek. Daj znać, która Ci się najbardziej podoba.